Mecze, które powinniśmy wygrywać, mam nie wiem, punktów 4, a powinniśmy mieć 10. I nie wiadomo, czym to jest spowodowane. W każdym meczu mamy 5 minut przestoju. No. No naprawdę graliśmy dzisiaj bardzo słabo. Wygraliśmy ten mecz i tego się z tego cieszyć, no bo tak się robi przede wszystkim sukces, jak się gra słabo i wygrywa. Naprawdę byliśmy bardzo zaskoczeni determinacją. Przede wszystkim były takie fragmenty gry, w których ja nie poznawałem swojego zespołu, gdzie środek boiska całkowicie był poza naszą kontrolą. Nie przenosiliśmy w ogóle, nie panowaliśmy nad graniem, robiliśmy bardzo proste błędy, proste straty piłki, które kosztowały nas nie tylko jakieś tam kreowanie gry rywala, ale także dużo zdrowia. Dziękuję za pochwalenie moich zawodników. No cóż ja mogę powiedzieć, zagraliśmy do 80 minuty dobry mecz. Można było być zadowolony, szczególnie po pierwszej połowie, gdzie naprawdę żeśmy dominowali, bo Beskid nie oddał, nie stworzyło sytuacji takich klarownych, wszystko na rzutach wolnych, w starych pamiętach gry. Ale mówię, no, mecz trwa 90 minut i tutaj była się widoczna strata trzech zawodników i musiałem ich zmienić. Jednak młodzi zawodnicy jeszcze muszą dużo się uczyć i to dzisiaj było strasznie widoczne.